Tomaszu, zajmujesz się organizacjami pozarządowymi od początku transformacji w Polsce, przez 20 lat. I chciałem cię zapytać, co się z organizacjami rządowymi dzieje, jakie zachodzą zmiany, jakie zaszły zmiany przez te 20 lat transformacji? W jakim kierunku organizacje pozarządowe zmierzają? Czy to idzie, czy jest dobry kierunek, czy nie? Czy są jakieś niepokojące zjawiska? A może wszystko jest dobrze? Bo ten temat mnie bardzo, bardzo nas interesuje, bo zauważamy wiele, wiele nowych zjawisk. To znaczy tak, rzeczywiście, jak sobie mógłbym porównać te początki do tego, co jest dzisiaj, to te początki jakby były trudne, bo po pierwsze brakowało wiedzy na temat tego, jak działać. No i przede wszystkim brakowało pieniędzy, tak? Brakowało w ogóle środków na to, żeby tą działalność prowadzić, ale za to była ogromna wola, chęć. Było takie poczucie, że wreszcie możemy brać sprawy w swoje ręce. Ja wiem, że to tak brzmi dzisiaj jako takie zręczne hasło, ale tak rzeczywiście w wielu głowach ludzi tak było. I to był taki ogromny kapitał ludzkiej aktywności, niewymuszonej zupełnie, tylko powodowanej no właśnie chęcią działania, który mam wrażenie troszkę dzisiaj żeśmy wytracili. Porównując tą sytuację do dnia dzisiejszego, no to dzisiaj z kolei jesteśmy na pewno mądrzejsi, to znaczy pod kątem wiedzy na temat tego, jak działać skutecznie, jak oceniać swoje działania, no i mamy pieniądze, tak? O wiele większe niż to było na początku lat 90. Natomiast mam wrażenie, że ten zapał taki autentyczny i ta chęć i ta wiara w to, że można coś zrobić razem, gdzieś tam w tym wszystkim utonęła, tak? Znaczy nie chcę generalizować, tak? Bo jest wiele organizacji, które nadal tak działają. Ja ze wzruszeniem na przykład autentycznym jakiś czas temu oceniając wnioski w jakimś tam konkursie grantowym znalazłem organizację, która występowała o spory grant i chwaliła się tym, że ma spore doświadczenie w organizowaniu takich imprez dla młodzieży. Między innymi w poprzednim roku zorganizowała duże na 3000 osób dużą międzynarodową imprezę. To jest w opisie doświadczeń organizacji. No i patrzę na budżet za zeszły rok i widzę 3000 zł, tak? Więc coś tu nie gra. Zadałem sobie trud, żeby to sprawdzić i rzeczywiście oni zrobili tą imprezę. Tylko tak jak pani mi powiedziała, a po co my mamy brać te środki, tak? Po co my mamy sobie brać kłopot na głowę, rozliczać, księgować i tak dalej, nie spać po nocach. My po prostu tak organizujemy zasoby, sponsorów i tak dalej, że oni to wszystko opłacają. Opłacają przejazdy dla dzieciaków, noclegi i tak dalej. My jako organizacja jesteśmy od tego, żeby to wszystko zinspirować, skoordynować, a nie musimy brać tych pieniędzy. I mam wrażenie, że są też takie organizacje, które tak do tego podchodzą, ale jest ich o wiele mniej niż tych organizacji, które rzeczywiście jakby nastawiają się na przede wszystkim pozyskiwanie pieniędzy. No a druga rzecz, niestety, i nad tym też bardzo boleję, u nas nie ma równowagi finansowania. To znaczy mam wrażenie, że w tej chwili, jeszcze odkąd pojawiły się środki unijne, to zdecydowanie dominuje to finansowanie publiczne. I nie ma jakby przeciwwagi, tak? To znaczy organizacja bardzo często mająca pomysły, chcąca coś zrobić i rzeczywiście potrzebująca wsparcia, tak? Bo są takie działania, które wymagają pieniędzy, nie ma wyjścia, tak? Bardzo często. Ona poza środkami publicznymi, czy to z samorządu, czy środkami unijnymi, czy środkami rządowymi, właściwie nie ma alternatywy, nie ma innych możliwości pozyskania środków. I to jest moim zdaniem bardzo niezdrowe, bo to powoduje bardzo silne uzależnienie od tych pieniędzy publicznych i właściwie brak możliwości realizowania fajnych pomysłów z innych środków, tak? Nie ma tej równowagi. Te źródła prywatne, tak jak w wielu krajach zachodnich, nie wiem, w Niemczech, w Anglii, tam mniej więcej jest ta równowaga, tak? Tam są silne też jest silne finansowanie publiczne, ale jest bardzo istotna przeciwwaga prywatnych źródeł finansowania.
firm prywatnych, fundacji itd., itd. U nas niestety ta druga noga, czyli to prywatne, te prywatne źródła się nie rozwinęły. I oczywiście, tak jak rozmawialiśmy chwilkę przed tą rozmową, to jest tak, że to jest wina obu stron, tak? To znaczy niewątpliwie jakby w tą stronę w sposób świadomy dąży państwo. O tym świadczy nie tylko finansowanie, ale również na przykład ustawa o działalności pożytku publicznego, inne regulacje prawne, które ewidentnie moim zdaniem zmierzają do tego, żeby w organizacjach upatrywać li tylko sprawnych wykonawców zadań publicznych, tak? Więc niewątpliwie państwo do tego świadomie dąży, ale z drugiej strony organizacje podejmują tę grę, tak? I też bardzo często świadomie jakby godzą się na pewne warunki i godzą się na to, żeby rzeczywiście do tej roli wykonawców zadań publicznych się sprowadzić, aczkolwiek mówię, troszkę bym organizację rozgrzeszał, bo czasami naprawdę nie mają alternatywy. Rozumiem. Ja muszę powiedzieć też, zauważam inny proces, nie wiem czy słusznie. Ja działam w swojej fundacji od 80. lat, to jeszcze w czasach reżimu komunistycznego i mam takie wrażenie, że te wiejskie komitety, z którymi wtedy współpracowaliśmy, mimo tego, że był ten naczelnik gminy, od którego wszystko niemal zależało, tak? Zależało, czy oni dostaną nawozy sztuczne, czy będzie przydział na traktor, czy na gwoździe, czy na papę, że oni, te komitety wiejskie, mimo w różnych miejscach zakazu współpracy z nami, nie obawiali się podejmować tej współpracy. A teraz widzę taki proces, który wynika z tego uzależnienia od tych źródeł państwowych, że te organizacje te pozarządowe często boją się jak gdyby nawet zabrać głos, że to finansowanie jest może ograniczające ich możliwości działania, bo się boją, tak generalnie mówiąc, podpaść, no. I nie dostaną pieniędzy. Ja nie wiem, czy tak jest. Dokładnie. Ja to niestety w wielu miejscach rzeczywiście obserwuję, że no trudno, mówiąc brutalnie, kąsać rękę, która cię karmi, tak? Czyli rzeczywiście trudno jakby krytykować pewne rozwiązania po stronie publicznej, skoro się, że tak powiem, żyje z tych środków publicznych. No i niestety zdarzają się też takie przypadki, to co prawda jest margines, ale potwierdzający, bym powiedział, to zagrożenie. Zdarzają się takie przypadki, że rzeczywiście organizacje, które próbują się nie zgadzać na przykład z samorządem, dostają się na tak zwaną czarną listę i rzeczywiście tych pieniędzy samorządowych zostają pozbawione, więc to zagrożenie rzeczywiście jest, ale mówię, ono wynika znowu głównie z takiego uzależnienia od środków publicznych. Tak. I czy zgodzisz się ze mną, że my, że jest coś takiego, że my gubimy obywatelskość tych organizacji przez to, co mówisz, tak? Bo jak popatrzymy na te 20 lat, to najpierw mieliśmy ustawę o fundacjach, potem mieliśmy zmienioną ustawę o stowarzyszeniach, potem pojawiła się ustawa o działalności pożytku publicznego, tak? I, no i że w tym procesie my troszkę chyba gubimy obywatelskość, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Zdecydowanie tak i niestety ja też ze smutkiem obserwuję przypadki takich organizacji, które na przykład rzeczywiście jeszcze te parę lat temu powstawały w ogóle jako takie obywatelskie, tak? W takim klasycznym, nawet czasami sprzeciwie wobec władzy, tak? A które później niestety, jak to się brzydko mówi, profesjonalizowały, tak, w tym złym znaczeniu. To znaczy rzeczywiście zaczęły wpadać w pewne takie kolejne działania i finansowania i nagle okazuje się, że dla tych organizacji właściwie ludzie wokół, problemy mogłyby nie istnieć, tak. One sobie świetnie jakby zamknęły się w takim własnym świecie, który jest jeszcze pompowany przez pieniądze publiczne i świetnie działają. I mówię, absolutnie też nie chcę uogólniać, natomiast martwią mnie takie przypadki, bo rzeczywiście to jest całkowite właściwie oderwanie od obywatelskości. Natomiast mam wrażenie, że to jest jednak tak, że my sami też powielamy te kolejne.
I tam 2 lata temu w Krakowie była takie spotkanie i to rzecz charakterystyczna, bo to przejaw pewnego zjawiska, że tam stał młody człowiek tuż po studiach i niemalże ze łzami w oczach opowiedział swoją historię, która polegała na tym, że on powiedział, że z kolegami wpadli na pomysł jakichś tam działań, ale nie wiedzieli, jak to zrobić. W związku z tym poszli do organizacji wspierającej organizacje pozarządowe po radę, tak? I otrzymali radę taką. No to załóżcie stowarzyszenie, a jeszcze lepiej fundację, bo nie musicie mieć tych ludzi w fundacji, a kapitał założycielski właściwie jest żaden, tak? Więc załóżcie fundację i złóżcie wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, bo jest w miarę prosty. Dostaniecie pieniądze i będziecie sobie działać. I on mówi, i tak zrobiliśmy, ale tej dotacji żeśmy nie dostali. I co teraz robić? Niemalże on nie wiedział, co teraz robić. Więc to jest znakomity przykład, że my jakby powielamy te niedobre kolejne, tak? I gubimy inicjatywy ludzi. Dokładnie tak, dokładnie. I spychamy ich jakby od razu na złą drogę. Natomiast ja to obserwuję, zaraz będę ciekaw twojej opinii, jeśli chodzi o środowiska wiejskie, bo ja na przykład w Warszawie i innych dużych miastach, gdzie ostatnio więcej pracuję, obserwuję na przykład taką, wydaje mi się, bardzo zdrowy odruch, zwłaszcza wśród młodych ludzi, uciekania z tych kolejn, tak? Oni już widzą, jakie są te organizacje, one dostrzegają jakby właśnie ten brak obywatelskości, spontaniczności działania. I na przykład organizują się albo poprzez portale społecznościowe, albo poprzez, w Warszawie jest na przykład taki ruch kawiarniany i rzeczywiście oni się ugadują, robią różne fajne rzeczy, absolutnie nie zrzeszają poza systemem. Tak jest, poza systemem, dokładnie tak. I mnie to akurat bardzo cieszy, bo to jest moim zdaniem taki zdrowy przejaw tego, że przynajmniej ci młodzi dostrzegają, że tak powiem, te niedoskonałości i próbują budować coś zupełnie innego. Nie wiem, mówię, jak to jest w środowiskach wiejskich. No, wiesz, ja tu mam szczególny pogląd na to i być może tak wyostrzę to, ale ja widzę taki proces klientelizacji, organizacji, tych lokalnych organizacji, po pierwsze od samorządu, tak? I no, jak ja mówię, wina leży, to mówiliśmy sobie po obu stronach, to jest kwestia komunikacji, niezrozumienia, wartości ze strony samorządu i komunikacji, tej, a więc klientelizacji tych organizacji od samorządu i widzę też proces powstawania całej warstwy takich organizacji, w których zaczyna pracować coś takiego, jakbym to nazwał klasą projektową, tak? Czyli są to organizacje, nie chcę ich tutaj nazywać, bo zresztą nazywam je wielokrotnie, ale nie wszystkie one takie są, które jak gdyby zatrzymują na swoim poziomie pomoc, który płynie na wieś, tak? I mówią, to my teraz zrobimy to dla was, tak? My zrobimy to dla nich. I znowu gubimy takie rozwijanie umiejętności ludzi i gubimy przez to obywatelskość. To zatrzymywanie tych na tym poziomie, ono wynika z różnych przyczyn, tak? One to są często i przepisy, ale to jest często też wina ludzi, którzy się tam znaleźli, którzy wyszli, wiesz, z tych lokalnych organizacji często, tak? I nagle przejęli inną rolę. I widzę też proces, że nagle społeczeństwem obywatelskim na wsi zaczyna się nazywać te jak gdyby nazwijmy to strukturalne organizacje pozarządowe, które powstały. To się głównie dzieje w takim programie unijnym LIDER, ale nie tylko. Więc ja to może wyostrzę bardzo, ale to widzę. Ale chciałem cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, tak, bo mamy jakieś, w Polsce niestety niewiele ich jest, mamy jakieś organizacje grantodawcze prywatne, tak, jest ich kilka, one są rzeszone w Forum Darczyńców, są też organizacje czy grantodawcze, które są korporacyjne. I teraz w świetle tego, co my mówimy o tym, o tych zjawiskach, jakie zachodzą, no to jak te organizacje, odłóżmy na razie te państwo, FIO, prawda, jest świadką inny, ale wydawałoby się, że te organizacje duże grantodawcze, one mają największą swobodę kształtowania swojego procesu grantodawczego. I teraz, jaką byśmy mieli dla nich radę, jaką ty byś miał dla nich radę, jako taki ekspert, który obserwuje to wszystko, jak udzielać tej pomocy finansowej,
no żeby ten proces, przełamywać ten proces klientelizacji, no żeby ludzie byli jak najbardziej obywatelscy, bo tak, mam takie wrażenie, że głównie o to nam chodzi. Znaczy ja myślę tak, że jak obserwuję właśnie te organizacje grantodawcze, to myślę, że one robią co mogą, tak? To znaczy rzeczywiście starają się tworzyć taką ofertę, która jest różna od oferty państwa, tak? Która nie uzależnia, która raczej otwiera się na różne pomysły i możliwości. Natomiast niestety to jest kwestia skali, tak? Ja nie pamiętam teraz dokładnie, ale największa z tych prywatnych działających w Polsce fundacji w tej chwili, czyli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, rocznie wydaje, i teraz nie pamiętam, czy to jest 12 milionów złotych, tak, na finansowanie tego typu działań, tak? Podczas gdy na przykład skala pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego w jednym tylko województwie warmińsko-mazurskim, potencjalnie dostępnych do organizacji, to jest 500 milionów złotych, tak? Więc to w ogóle, wiesz, nie ma porównania. I dopóki niestety to się nie zacznie wyrównywać, to zawsze te prywatne źródła, no, będą miały ograniczone oddziaływanie. Natomiast ja myślę, że to, co robi Fundacja Wspomagania Wsi, czy Fundacja Batorego, czy to, co tutaj widzieliśmy, dzisiejszy program. Tak, bo jesteśmy na spotkaniu z okazji dziesięciolecia programu Wyrównać Szanse, który jest na wielu spotkaniach dotyczących programu LIDER, jest podawany jako przykład, jak należy finansować wiejskie inicjatywy. No to jest właśnie, mówię, jeśli chodzi o sposób, to jest bardzo dobre podejście, tak? Bo właśnie nastawione na rzeczywiście pobudzanie tej obywatelskości i aktywności, czemu też, powiem szczerze, służy wielkość tych grantów, bo to nie są oszałamiające kwoty, one nie są w stanie, że tak powiem, kogoś skusić, tak? W sensie, że warto te pieniądze pozyskać, bo można z tego coś dla siebie zrobić, tylko one akurat zachowują moim zdaniem taką rozsądną wysokość, pozwalającą rzeczywiście pobudzać tą aktywność. Ale mówię, no dopóki to będzie aż taka dysproporcja skali, to rzeczywiście te prywatne źródła zawsze będą w cieniu. No i to jest jakaś szansa moim zdaniem na to, żeby budować kapitały żelazne, tak? Czy kapitały wieczyste, które... Mówię o tych prywatnych źródłach finansowania, które gdzieś tam docelowo rzeczywiście mogą powodować, że to, czym będą dysponowały te fundacje, zacznie być istotne i zauważalne. A chciałem Ci jeszcze tak przy okazji zapytać, ponieważ jesteś zaangażowany w proces tworzenia nowych regulacji dotyczących Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i pewnie ustawy o fundacjach. W jakim kierunku to zmienia? Jakie kształtują się, jakie tam są pomysły? Znaczy fundacja o stowarzyszeniach i Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, o innych, o unijnych nie mówię, bo to troszkę inna sprawa. Więc jeśli chodzi o Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, to oczywiście to jest w tej chwili jeszcze taki wciąż w zalążku projekt, ale moim zdaniem to na przykład bardzo pozytywnym elementem jest to, że właśnie zaczyna się to uwzględniać, to myślenie bardziej długofalowe. Na przykład poprzez uwzględnienie możliwości budowania kapitałów żelaznych organizacji, tak? Czyli jakby wzmacnianie tego potencjału, który będzie procentował w przyszłości. Natomiast SFIO jest, no, moim zdaniem podstawowy problem, tak? Wracamy do początku naszej rozmowy i ten wątek zresztą w dyskusjach... Stał się programem operacyjnym, tak? Tak, i cały czas na przykład pojawia się pytanie, no fajnie, tu te kapitały żelazne, różne inne pomysły, tylko jak zrobić to, żeby tak naprawdę odpublicznić SFIO, tak? Czyli żeby rzeczywiście te pieniądze przekazywać organizacjom, przekazywać na kapitały żelazne, ale bez tego ogona, bez tego obciążenia, które ma każda złotówka w tej chwili publicznie wydawanych pieniędzy. Tak? Na razie nie ma dobrego pomysłu, ale mam nadzieję, że coś się uda rzeczywiście wymyśleć. Natomiast moim zdaniem idzie w to w dobrą stronę. Jeśli chodzi o stowarzyszenia z kolei, tak, bo tam się pojawił taki zły moim zdaniem bardzo projekt ustawy o zrzeszeniach, przygotowany przez... Mówisz o tym grupie senatorów. Senatorów, tak, z Platformy Obywatelskiej, ale nie tylko. Na szczęście udało się dzięki mobilizacji organizacji
ponieważ to nie była tylko moja opinia, że on jest zły, rzeczywiście ten projekt jakby obalić. I de facto senatorowie sami wycofali się z tego projektu, ale to zainspirowało dyskusję nad potrzebą zmian w prawie o stowarzyszeniach. Ja tu akurat osobiście jestem bardzo ostrożny, bo uważam, że to prawo, które jest, jest dobrym prawem, czego dowodem jest wiele działających stowarzyszeń. Ono też wytworzyło całą masę orzecznictwa, tak, bo to jest zawsze kwestia interpretacji prawa. Cały ten dorobek prawny, tam jest kilka drobnych rzeczy, które należałoby poprawić, natomiast generalnie ja bym tego prawa o stowarzyszeniach nie zmieniał i mam nadzieję, że to w tą stronę pójdzie, to znaczy dyskusje, które się nad tym toczą, raczej zmierzają też do takich konkluzji, że ustawa prawo o stowarzyszeniach nie jest zła, natomiast trzeba tylko kilka rzeczy w niej poprawić. Ja mam też takie wrażenie, bo też byłem zaangażowany w to i cieszę się, jak mówisz, że to idzie w tym kierunku, żeby poprawiać obecną ustawę, to myślę, że to jest dobry kierunek. A chciałem cię zapytać jeszcze o 1%, bo przecież nie rozmawialiśmy o 1%, tak? A on jest też źródłem właściwie tak, no, takiego finansowania małych organizacji wiejskich też zresztą. No właśnie, z tym 1%, o który zresztą jakoś tam zabiegały organizacje pozarządowe i który się pojawił od 2003 roku, no troszkę nie jest najlepiej moim zdaniem, tak? Bo to był taki pomysł na to, żeby z jednej strony właśnie trochę włączyć obywatela we wspieranie organizacji pozarządowych, dając mu ten instrument i możliwość wyboru, na kogo, na jaką organizację te pieniądze chce przeznaczyć, a z drugiej strony, żeby rzeczywiście stworzyć w ten sposób jakby dodatkowe źródło finansowania, właśnie takie odpublicznione, chociaż formalnie oczywiście 1% należy traktować jako pieniądze publiczne, bo to jest 1% podatku należnego państwu, ale de facto one nie są obciążone tym całym odium procedur i tak dalej, i tak dalej. Żeby to było takie źródło finansowania organizacji. No trochę to zeszło na manowce, bym powiedział, z różnych zresztą powodów, ale najbardziej boli mnie fakt i boli mnie, że poniekąd rząd otworzył taką możliwość, mianowicie przekazywania tak naprawdę tego 1% de facto na osoby fizyczne, tak? Co w ogóle wypacza tą ideę wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Możesz tak wyjaśnić, co to oznacza, bo rozumiem, że pieniądze przekazuje organizacji, tak? Czyli nie można przekazać prywatnej osobie tak bezpośrednio, tak? Tak, nie można, ale niestety niektóre organizacje w pewnym momencie zaczęły to robić, wykorzystując fakt, że w formularzu PIT było takie okienko do korespondencji z Urzędem Skarbowym, tak? I nie wiem już kto, ale niektóre organizacje wpadły na pomysł, że w takim razie można na przykład zachęcać rodziców do tego, żeby te wpłaty oczywiście formalnie przekazywały na organizację, ale ze wskazaniem na przykład na swoje chore dziecko, tak? Albo na dziecko w szkole. Albo na dziecko w szkole, tak jest. I niestety to był margines, dopóki, przyznam szczerze, bo to mnie boli do tej pory, dopóki sprawę nie nagłośnił minister finansów, który zachęcił do tego, żeby tak właśnie robić. Co więcej, teraz w PIT-cie już jest jakby specjalna rubryka stworzona na to. I ten ruch ministra finansów no, otworzył jakby, pokazał ludziom, że jest taka możliwość. No i skoro minister finansów sam jakby promuje takie rozwiązanie, to znaczy, że można to robić. Nawet wyszedł taka instrukcja do wypełnienia PIT-u, mówiąca, że tak można robić. Oczywiście zastrzegająca, że to i tak ostateczna decyzja należy do organizacji. Tak? No ale cóż ma zrobić biedna organizacja, jak dostaje 1% z takim wskazaniem na konkretną osobę. Tak? Staje go w trudnej etycznie sytuacji bardzo, się. Tak. Bardzo. Natomiast mówiąc o etyce, to w ogóle takie postępowanie jest kompletnie nieetyczne, tak? Bo już się zdarzył taki przypadek, tak, że jedna z fundacji, promując możliwość przekazywania na swoją rzecz 1% na rzecz chorych dzieci, pokazała no, jakiegoś tam Stasia chorego na tą chorobę, bo wiadomo, że to na ludzi oddziaływuje. No i otrzymała następnie wpłaty na Stasia, tak?
podczas gdy na inne dzieci, że tak powiem, jakaś niewielka część tego 1% poszła. No i co teraz z punktu widzenia etycznego i moralnego ta organizacja ma zrobić, tak? Przekazać te pieniądze na Stasia tylko dlatego, że użyła go, że tak powiem, w mediach, a co z pozostałymi dziećmi? Także to są bardzo, poza tym niestety w wielu przypadkach to może być też po prostu no, jakby opłacanie pewnych usług na rzecz, że tak powiem, kogoś bliskiego w rodzinie albo tak dalej, tak dalej. I to niestety troszkę wypaczyło tą ideę 1%. Niedobrze, że tak się stało, natomiast mam nadzieję, że, ale to mówię, jest to trochę wina też samych organizacji. Mam nadzieję, że wspólnie jakoś będziemy to odkręcać, żeby rzeczywiście ten proceder zahamować. Dziękuję bardzo za rozmowę, bardzo ciekawą. Dziękuję pięknie.